W poprzedniej, pierwszej części mojej serii na temat Kleopatry Wielkiej omówiłem wiele ciekawych wątków i powiązań związanych z królową Kleopatrą wraz z otaczającymi ją realiami w jej pierwszych latach życia, aż do zostania przez nią królową Ptolemejskiego Egiptu. W tej części omówię jej początkowe rządy, narastający konflikt z jej bratem królem Ptolemeuszem XII oraz początki jej sławnego romansu z Juliuszem Cezarem, na co już teraz wszystkich serdecznie zapraszam. Tak jak wspomniałem w pierwszej części, Kleopatra VII Filopator rządziła przez pierwsze 18 miesięcy w zasadzie sama. Po ojcu królu Ptolemeuszu XII odziedziczyła duży majątek, ale nie na plus, tylko na minus. Zmarły tatuś pozostawił jej 17,5 miliona drachm długu względem Rzymu, zaciągniętego za wsparcie jego powrotu do tronu oraz za protekcję. Po przejęciu władzy Kleopatra ukrywała z początku nawet fakt śmierci swojego ojca, króla Ptolemeusza XII, by zyskać czas na legitymizację swojej władzy. Źródła potwierdzają, że odsunęła brata od władzy. Świadczy o tym stela, którą kapłan bogini Izydy poświęcił ku czci Kleopatry bez wspomnienia o jej bracie jako współrządzącym królu. Na wybijanych monetach Kleopatra kazała się przedstawiać sama i tylko ze swoim imieniem. Bez brata i zarazem swojego męża, króla Ptolemeusza XIII, który w chwili ślubu z Kleopatrą miał tylko 10 lat. Wzorowała się najprawdopodobniej na byłych współregentkach królów Ptolemejskiego Egiptu o silnych pozycjach na tronie. Jednak wybijanie tylko monet ze swoim wizerunkiem i kompletne odsunięcie brata od władzy było bez precedensu. W oficjalnych dokumentach od około lipca 51 roku przed naszą erą jej brat i mąż, tutaj po prawej, nie był nawet wymieniany, tylko Kleopatra figurowała jako jedyna władczyni. Działała więc niejako wbrew woli zmarłego ojca, który chciał, by razem współrządziła z bratem jako królewskie małżeństwo. Jeśli chodzi o politykę, Kleopatra VII starała się prowadzić przyjazne relacje z Rzymem, jak jej ojciec. Nie było to jednak zawsze dobrze postrzegane. Pierwszy konflikt nastąpił na linii Kleopatra, a rzymscy żołnierze, głównie pochodzenia celtycko-germańskiego, czyli tzw. gabiniani, stacjonujący w Egipcie. Tak zwani gabiniani był to oddział wojska rzymskiego pozostawiony przez rzymskiego generała Aulusa Gabiniusa w Egipcie, jeszcze za życia ojca Kleopatry, króla Ptolemeusza XII, jako jego ochrona i straż po zainstalowaniu go ponownie na egipskim tronie. Celtycko-germańscy żołnierze gabiniani z czasem pożenili się z Egipcjankami i przejęli egipską względnie grecko-egipsko-hellenistyczną kulturę oraz zwyczaje. W międzyczasie Rzymianie potrzebowali wsparcia wojskowego w walce z Partami w związku z tym, że ponieśli gigantyczną klęskę w bitwie z 53 roku przed naszą erą pod Karchae. Namiestnik Syrii Marcus Calpurnius Bibulus wysłał w związku z tym 3 lata później, w 50 roku przed naszą erą, swoich dwóch synów z zadaniem podjęcia rekrutacji gabiniani dla rzymskiego wojska na rzecz nowej kampanii przeciwko Partom. Jednak gabiniani nawet nie myśleli ryzykować swojego życia. Mieli założone rodziny i w Egipcie żyło im się dobrze i przyjemnie, bo poukładali sobie tam życie. A swój stanowczy i makabryczny sprzeciw
wyrazili tym, że zabili synów namiestnika Syrii Bibulusa. W tej sytuacji w całą sprawę zaczęła interweniować królowa Kleopatra. Kazała pojmać i związać morderców synów Babilusa i odesłać ich do ich ojca, namiestnika Syrii. Tym sposobem Kleopatra uratowała dobre stosunki z Rzymianami. Zarazem nastawiła przeciwko sobie cały oddział gabiniani w Egipcie, którzy pojmanie ich kolegów odpowiedzialnych za morderstwo postrzegali jako zdradę. Prorzymska polityka Kleopatry naraziła ją na spadek poparcia jej rządów w Egipcie. Elity aleksandryjskie były tradycyjnie antyrzymskie i nie ufały Rzymianom, zresztą całkiem słusznie. Wojsko z oddziału tzw. gabiniani zwróciło się odtąd przeciwko Kleopatrze i zaczęło sympatyzować z jej odsuniętym przez nią od tronu bratem i zarazem mężem Ptolemeuszem XIII. Co prawda Kleopatra próbowała wyrównywać spadek swojej popularności bliższymi kontaktami z wysokimi kapłanami egipskimi, ale na niewiele się to zdało. Sytuacja wokół Kleopatry i jej samodzielnych rządów zaczynała się więc zaogniać, a jej przeciwnicy rośli w siłę. Do tego dochodziły klęski urodzaju w 50 roku przed naszą erą, wywołane niewystarczającymi wylewami Nilu. Rolnictwo opierające się na tych cyklicznych wylewach było przez ten problem w katastrofalnym stanie. Ta sytuacja doprowadziła do klęski głodowej w Egipcie. Głód był na tyle duży, że 27 października ogłoszono, że ziarno kupione w środkowym Egipcie może być dostarczane tylko do stolicy. Kto złamał ten dekret, temu groziła kara śmierci. W tym królewskim dekrecie po raz pierwszy od odsunięcia go od władzy pojawia się imię króla Ptolemeusza XIII, czyli męża Kleopatry, ponownie po ponad 18-miesięcznej przerwie i to na pierwszym miejscu przed Kleopatrą. Stąd wniosek, że najpóźniej w październiku 50 roku przed naszą erą gabiniani i doradcy opiekunowie jej młodocianego brata męża Ptolemeusza XIII zmusili Kleopatrę do przywrócenia go ponownie do władzy. Królowa Kleopatra VII i król Ptolemeusz XIII oraz elity obawiały się wybuchu powstania z powodu głodu w Aleksandrii, stąd ich drastyczne kroki w postaci dekretu królewskiego o nakazie dostarczania ziarna do Aleksandrii ze środkowego Egiptu. Dowódca wojska Achillas, minister Poteinos i nauczyciel retoryki Theodetes z Chios wspierali jako opiekunowie dalej króla Ptolemeusza XIII. Parcie Kleopatry do samodzielnej władzy nie miało więc póki co szans. Tymczasem w Rzymie wybucha wojna domowa i Juliusz Cezar walczy z Pompejuszem Wielkim. Z tego powodu w 49 roku przed naszą erą król Ptolemeusz XIII i Kleopatra VII udzielają wsparcia militarnego Pompejuszowi w postaci oddziału 500 gabiniani i 50 okrętów wojennych, który to oddział tym razem nikogo znanego przy próbie wysłania na misję wojskową nie pozbawił życia. Kleopatra i Ptolemeusz uczynili to z dwóch przyczyn. Pompejusz uchodził za protektora ich ojca Ptolemeusza XII, którego umieścił za opłatą ponownie na tronie i wspierał go politycznie, zresztą podobnie jak Juliusz Cezar, który też się pokaźnie na takich przysługach obłowił, o czym wspominałem w pierwszej części. Jednak to Pompejusz Wielki kontrolował wschód Republiki Rzymskiej i stacjonował tam pokaźne siły, a były to tereny sąsiadujące z Egiptem. Lepiej było więc się nie narażać. Poza tym ruch ten zmniejszył egipski dług.
Tak na marginesie, w swojej młodości Juliusz Cezar, zanim zajął się kampaniami wojskowymi i zaczął robić karierę jako znany wódz, został w wieku 16 lat wysokim kapłanem Jowisza w Rzymie, o czym mało kto wie. Został jednak zmuszony przez dyktatora Sullę do odejścia z tego stanowiska, gdyż ożeniony z jego ciotką Julią wujek Gaius Marius był głównym wrogiem Sulli w ówczesnej wojnie domowej. Tymczasem późnym latem 49 roku przed naszą erą Potejnos, jak i inni doradcy króla Ptolemeusza XIII odsunęli Kleopatrę VII od władzy. Sytuacja więc się odwróciła. To, co zrobiła bratu, spotkało teraz ją. Kleopatra wyjechała do Górnego Egiptu, do Teb. Jesienią tego samego roku część Senatu Rzymskiego popierająca Pompejusza Wielkiego uznała formalnie Ptolemeusza XIII za prawowitego króla Egiptu. Kleopatra najprawdopodobniej nie została przez nich uznana za królową Egiptu, gdyż o niej nie wspominano. W rezultacie tych wydarzeń Kleopatra została zmuszona do emigracji z Egiptu do Syrii, prawdopodobnie wraz ze swoją młodszą siostrą Arsinoe IV. Kompletną władzę w Egipcie przejął jej pradmąż, król Ptolemeusz XIII oraz jego doradcy. Kleopatra nie dawała za wygraną i na wygnaniu zaczęła rekrutować w Palestynie arabskich najemników, po to by móc wystawić armię przeciwko bratu Ptolemeuszowi XIII. Widocznie całkiem dobrze się tam zadomowiła, gdyż w mieście Aszkelon wybijała w latach 49-47 przed naszą erą monety ze swoim wizerunkiem. W końcu musiała opłacać czymś swoich najemników. Sytuacja była zaawansowana i zmierzała do ostatecznej konfrontacji. Jej mąż i zarazem brat, król Ptolemeusz XIII, wyszedł prewencyjnie pod twierdzę graniczną w mieście Peluzion, aby wyjść armii siostry Kleopatry VII naprzeciw. W tym samym czasie wydarzyło się jednak bardziej istotne zdarzenie. Pompejusz Wielki po przegranej konfrontacji z wojskami Juliusza Cezara 9 sierpnia 48 roku przed naszą erą w bitwie pod Farsalos pojawił się ze swoją flotą u brzegów Egiptu, prosząc króla Ptolemeusza XIII o pomoc. Król Ptolemeusz XIII nie wiedział, co zrobić. Jego doradcy doradzili mu, że pomoc Pompejuszowi spowodowałaby tylko wciągnięcie Egiptu do rzymskiej wojny domowej i odtąd Juliusz Cezar stałby się także wrogiem Egiptu, a stawka tej wojny byłaby zbyt ryzykowna, gdyż cała niezależność Egiptu zostałaby postawiona na jedną kartę. Z tych powodów Ptolemeusz XIII kazał zamordować zwabionego w zasadzkę zapraszającym do przybycia listem Pompejusza Wielkiego i odesłać jego obciętą głowę na znak lojalności Juliuszowi Cezarowi, który to makabryczny prezent otrzymał 2 dni później po wylądowaniu ze swoją flotą w Aleksandrii w 48 roku przed naszą erą. Podobno miał się na ten widok rozpłakać i kazał pochować głowę Pompejusza z honorami. Tego typu brutalne zdarzenia powtarzają się przez różne okresy historyczne, także w uchodzącym za kulturalnie wysoko rozwiniętym tzw. antyku, ale nie jeśli chodziło o wpływy i pieniądze. Walka o władzę w przeciągu tysiącleci wyglądała zawsze podobnie i różne okresy historyczne charakteryzują się znacznym barbarzyństwem w tej kwestii, oczywiście z różnym natężeniem. A dzisiaj może i w wielu krajach nie obcina się już głów, ale tylko dlatego, że też spadają z piedestału władzy tylko w inny sposób. A białe polityczne rękawiczki mają także krew na rękach, mimo iż jej nie widać i nigdzie ona nie kapie.
Czy to jest normalne i dalej powinno tak być? Nie, nie powinno tak być, ale często osoby skrajnie narcystyczne zajmują kluczowe stanowiska, bo po prostu nie mają żadnych skrupułów. Walczą też między sobą, nie zważając na konsekwencje. Cierpieli i cierpią na tym na końcu wszyscy w różnych sferach życia, nie tylko z historycznej perspektywy. Tymczasem w stolicy Egiptu Aleksandrii Juliusz Cezar zadomowił się w Pałacu Królewskim wraz z obszerną obstawą 4000 legionistów, jak jedyny właściciel i prawowity władca. I bynajmniej zabicie Pompejusza przez króla Ptolemeusza XIII nie postrzegał jako akt potwierdzający jego neutralność. Cezar zażądał od króla Ptolemeusza i królowej Kleopatry spłaty ogromnego długu za protekcję ich ojca, gdyż twierdził, że należnych mu pieniędzy nigdy nie otrzymał. Żądał również od nich, by rozwiązali swoje armie i się pogodzili. Cezarowi chodziło głównie o to, by zarówno Kleopatra, jak i Ptolemeusz uznali jego żądanie i rozbroili swoje armie, unikając wojny domowej w całym kraju. Co oczywiście jemu było na rękę, lecz król Ptolemeusz XIII kompletnie to zignorował i przybył na czele swojej całej armii do Aleksandrii, by spotkać się z Juliuszem Cezarem. Kleopatra VII utrzymywała poprzez swojego posłańca kontakt z Juliuszem Cezarem i prosiła go o osobiste spotkanie. Ptolemeusz XIII próbował wszelkimi sposobami zapobiec przybyciu Kleopatry do Aleksandrii. Kleopatra miała podstępem dostać się do pałacu przy pomocy malutkiej łodzi wraz z jej sycylijskim sługą Apolodorosem. Według jednej z wersji atrakcyjnie i powabnie ubrana Kleopatra dostała się do pałacu zawinięta w zamkniętym worku na pościel i w taki sposób została zaniesiona przez Apolodorosa prosto pod stopy Juliusza Cezara. Ten trik i odwaga Kleopatry zaimponowała bardzo Juliuszowi Cezarowi. Poza tym podziwiał jej poczucie humoru, inteligencję oraz bardzo dobrą znajomość wielu języków. Po krótkim czasie nawiązali płomienny romans. Ona miała wtedy tylko 21, a on aż 52 lata. Wpłynęło to pozytywnie na sytuację Kleopatry w walce o egipski tron. Oferowała w zamian osobistą uległość i wierność Juliuszowi Cezarowi, w przeciwieństwie do jej brata Ptolemeusza XIII oraz jego doradców. Tym samym przez te argumenty, jak i osobiste wdzięki, uzyskała wsparcie Juliusza Cezara, aby poparł ją jako współrządzącą w Egipcie i de facto ponownie przywrócił ją do władzy. Kleopatra była znowu w grze. Dzień później król Ptolemeusz XIII przyłapał w łóżku Kleopatrę VII u Juliusza Cezara i wkurzony wybiegł z pomieszczenia, wzywając obywateli Aleksandrii o pomoc w wygnaniu jej. Juliusz Cezar zdołał uspokoić tłum swoją przemową i ogłosił, że według testamentu króla Ptolemeusza XII wspólne żądy Kleopatry VII i Ptolemeusza XIII mają zostać wypełnione i mają sprawować władzę razem. Cezarowi udało się ostatecznie pogodzić Ptolemeusza ze swoją siostrą Kleopatrą. Niejako przymusił ich ponownie do wspólnego rządzenia pod protekcją ludu rzymskiego. Udało mu się też przekonać go do uznania Kleopatry za współrządzącą Egiptem, co było jej niewątpliwym sukcesem. Nie udało mu się jednak nakłonić Ptolemeusza XIII do rozwiązania swojej armii. Sytuacja była mimo wszystko dalej napięta. W pałacu w Aleksandrii żył zarówno Cezar, Kleopatra, Ptolemeusz, ich rodzeństwo, jak i różni doradcy.
Napięcie rosło także dlatego, że Kleopatrze udało się przy wsparciu swojego kochanka Juliusza Cezara zagarnąć w międzyczasie ponownie całą władzę dla siebie, spychając swojego nastoletniego brata Ptolemeusza XIII na margines, do roli figuranta bez znaczenia. Wszystko ponownie wróciło więc do punktu wyjścia. Ale jak potoczą się dalsze losy królowej Kleopatry, dowiemy się w następnej trzeciej części. Mam nadzieję, że udało mi się odsłonić wiele ciekawych wątków i powiązań związanych z zagmatwaną walką o władzę królowej Kleopatry oraz początkiem jej romansu z Juliuszem Cezarem, wraz z jej ponownym odzyskaniem pełni władzy dzięki wsparciu uzyskanemu od swojego rzymskiego kochanka. Dziękuję z całego serca za poświęcony temu materiałowi czas oraz uwagę. Do usłyszenia już wkrótce.